Dzień dobry, ja jestem Nerwarien, przed Państwem Serafin, po raz drugi, tym razem zagramy sobie na midzie. Ale i ta gra już nie będzie bez jakiegoś tam wielkiego tłumaczenia, tylko po prostu gameplay, bo chcę Wam pokazać, czy z tej Serafiny coś można wyciągnąć po prostu na midzie. Czy się sprawdzi, czy nie, zagram sobie z kropelką, bo jest za 400 zł teraz. I wydaje mi się, że będzie fajna. Zostawcie kciuki, suby, życzę miłego oglądania. I dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ta postać, czy jest spoko, czy nie spoko. Czy gitara, czy nie gitara. Czat się wita. Siema, siema. Siema, siema, siema. I gitara gra. Dobra. Jak mówiłem w tamtym odcinku, no raz sobie zagrałem wcześniej tego mida i mi się grało dziwnie. Tak troszkę bez mocy, ale zobaczymy. Może nauczony tamtą gierką coś będzie lepiej. Gramy w Zeda. Dają shielda. No zobaczymy. No też trochę się boję tego Zeda. Jestem lekko wystraszony. Kajsa w dżungli, aha, dobra. To już ciekawe. Dam sobie warda. Czy się opłaca max E, a nie Q? Nie no, Q jako wave clear chyba, koniecznie, czy nie? Sprawdzę, jakby dodawał levela później. Jak tam wygląda sytuacja. Jakby problem tej postaci na midzie jest taki, że jakby no nie za bardzo korzystamy z naszej pasywki, co nie? Bo nasza pasywka jest zależna od tego, czy jest ktoś na... Aha. Podałem z flasha przed tym. Jak będą stuna, ale... No niestety ping jest taki jest. Level 1. Takie coś odwalić. Ale smród. W ogóle też, a propos tej pasywki jeszcze, to tam jest, ile to jest? 300? Ta 300% damage'u ta pasywka robi na miniony, więc jakby też spoko opcja w sumie, żeby sobie dobijać krypki. Niekiedy. Na pewno miła sprawa. Bo i teraz z pasywki krypka dobijam, cyk, 62. Nie, 21 nam zdarzyło, tak? Tutaj tak dużo jednak. Dziwny delay jest na tym. Dobra, chłop myślał, że zabije. Dobra, chciałbym sobie jeszcze z niego zgarnąć tego. Mogę cofnąć do bazy chyba. Czy ja to mogę zgarnąć? Czekaj, bo następne wejście mnie chyba zapierdzieli, czy nie? A może nie? Mogę się też uleczyć za pomocą WU teoretycznie. Ale wyje. Ty, ale longsword dziwnie wygląda, kurwa. O chora. Ja tutaj ignite'a zostawiam, bo stwierdziłem i tak z gościu martwy. Chociaż mi pomóż spuszować bliska. Dawaj, 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 no. Super, ancko. Nie, no nie, witaj dziewczyno. Przeciwnicy powinni tak być. Zostaw, zostaw. Puszujcie turetów na midzie, na topie przed 5 minutą, bo mają zwiększone resisty. To się mija z celem, naprawdę. O, shit, czekaj. Czekaj, nie chcę supportowych. Daj mi wszystkie. I czekaj, ja chciałem grać. To. Nie, dla Jandry na pierwszy to bez sensu. Dobra, na razie wezmę tak. Nie to. To, to jest czerwone, dobra. Nie wiem, to jest sklep. Jest tragiczny. Nie jest tragiczny, tylko kurde, nie mogę nic znaleźć w nim. Cholipka. Nie wiem, na pewno dla Jandry na pierwszy? 45 sekund. Jak działa ten skin do Serafiny? A właśnie, no bo tak, no bo mam tego skina i on się niby jakoś zmienia, ale nie wiem jak to działa. Ktoś wie jak to działa?
Nie wiem, czy na szóstym levelu się może zmienić, czy coś? Bo to jest niby skin Ultimate, czyli wiecie, skin za 3000 kurde RP. Misję muszę robić? Już się zmienił? To tyle? 3000 RP? Za to, że ma inną tą scenę? Ja rozumiem, że artyści sobie cenią, ale bez jaj. Już tyle? A cholera. Ej, chłopacy! Kurde. Scena się zmienia, jak masz stack na double cast skill. Aha, czyli jak mi pasywka wchodzi, ta? Niby? Dobra. Pink wardy? Dla tryhardów. Przydajmy to. 1.6.11 się poziom zmienia jak Weza, tak? Zobaczymy. Multi. Będzie mnie to zagrało, nie? No albo nie tak dziwnie. No nie, no eku z pasywką. Ja nie zabijam casterów na 5 levelu, mając 60 AP, no. To mi się kurde nie podoba właśnie na tym midzie. Za bardzo wychodzi czyszczenie minionów właśnie. Mogę chyba zultować i go zapierdzielić. Gitara. Ten czarny też trochę bije w sumie. Jak ten autotaczek nie zabił? Useless Sona FO2. A trochę taka Sona, no. A czekaj, jak to zrobię? To nie będzie tak być już? Wyje cały czas. Kogo? Kota? No nie, no dalej wyje! Kur! Kiedy przestanie wyjść? Wywarda. Zobaczymy sobie tak. Ty, patrzcie w ogóle. Identyczne te. Identyczne składy mają te dwa itemy. Ciekawe. Ten daje Magic Pena, ten daje AP. Ja wolę AP. Bardziej mi się to podoba. A później pójdziemy w. Chyba załonie po prostu. Tego Zeda, no. Dużo AD mają. Za długo na bocie. Pingowałem. Nie, no to się nie będzie dało grać tą postacią, jak będzie tak mi była cały czas. Nie ma opcji. Tylko jeden przedmiot mityczny. No tak, to jest mityczny. Archangel nie jest mityczny, jak coś. Jest legendarny chyba. No, legendary. Easy pushowanie, komida, to mi się podoba. Oj. Przestań być. Oj. Też na lagi. Stopoczek coś, dobra. Okej, okay. Może go zabiję, jeśli dobrze zagram. Albo mniejsza. Okej,
Nerk chyba. On by też mógł próbować mnie zabić, ale ja mam stopłacze. Oj. Ale bo co to począłeś? Bez sensu. Mam już na tego, nie? Ty, to daje ruta w ogóle. Enemies at the center of the kiln are rooted. Okej, okay, sprawdzimy to. Dobra, jak się to puszcza? A, okay. Ten po środku dostaje ruta, spoko. Jak ta Serafina? Dobra, czy taka nie za bardzo? No właśnie taka... Taka se w sumie, no. Ni to dobry, ni to słaby jak dla mnie. Takie, no może być, ale szału... Szału brak, no. Czapka nawet w grze. Dead cup? Jest, jest. No. No nie da się grać. Fajnie, bo iść do topa w sumie. Jakiś bym pobrał te sobie. Tego wyjeba. No, nie są mojej pomocy. Dalibyście radę bez mnie. Chora, spróbujemy tą jedynkę. Chora. Okej, okay, dziwna jest jedynka. Muszę jeszcze raz spróbować zagrać. Patry, dzięki za pół roczku. Jak to ma postać? Kupy, no właśnie sobie powiedziałem. Jest okej, okay, no ale szału brak. Szału brak. Na pewno nie zamierzam się przebranżowić na supporta przez to, że ta postać powstała. Jak coś, nie mam tego w planach. Aż tak mi się nie podoba. Mora plate albo dwa trzeba wziąć. O, czemu nie zagrałem czarma? Nieważne. No mogłem lepiej zagrać. Zgadzam się. Dobra, więcej plate'ów dla mnie. Nie musisz to smucić. Przestań być. Proszę cię. No szaleć idzie, kurde, jak tak wyje. No cicho bądź. Segre. Czemu krab ma czerwone siwe HP? No zadali mu tarczę w tym presezonie. O, 14. Oj, sorry. Kajka. Ścież głosy postaci. A ja miałem flesza. Bo wyjaśniał, czemu nie słyszałem. Jak miałem więcej many, to mogę zabił. Ma farta, gościu. Wyje i wyje cały czas. Coś mi ten pajk nie lubi. Cały czas do mnie przychodzi. A co mu chodzi, nie wiem. Ale zająłby się swoim, kurde, AD carry. Nie tak mi to kucze. No, już chyba wolę tą Sonę, która się nie odzywa bez kitu. Ten, czekaj.
Chwila, bo teraz mam pasywę up. Rzeczywiście się zmienia ten podest, jak ma pasywę. Ale to tyle? Nie no, niemożliwe, że to jest tylko tyle na ultimate skinie. Ona tam jeszcze miała do wyboru jakieś te Indie, nie Indie. Ktoś ma, wie jak to działa dokładnie? Może to wyjaśnić? No bo tam właśnie przy wyborze skina były trzy jakieś tam style. Dziwi się, że jakieś misje trzeba robić, kurde. Czyli ma jakby trzy skiny w jednym? Sobie to można zmieniać, tak? Ale dziwnie się gra tą jedynkę. Co? Ale guptasek. Że to był ma ogromny ogromny cooldown. A ma inne te, inne ma tańce w sumie na tym ultimate'cie. Kręci śmigło, drop the mic, okej. Okay. Ups. Daj, bo gościu chce się ze mną zmierzyć, a no. Ja nie chcę z nim. Myślałem, że padnie. Wow! Aż tam nie wybi... O, Holender. Co teraz? To mnie nie uderzyło drugi raz. Zagrobu. To by się udało. Czekaj, czy moja pasywka działa? Jak jest Yumi na mnie? No na pewno działa. Prawda? Czekaj, co? Czekaj, to jest ten item, co przesuwa? Chyba tak. Skromnie powiem, że nie jest unik. Bo się zgodzicie, co? Ej, co? Czemu tam nie było tego? Coś bije ta postać. Czy nie wiem, ja też niby trochę do przodu, ale... A chora. Mogę zapać? Nie. Dobra, wypadamy co w tym, co mają trochę pieniędzy. Czemu gram na boty? Nie, no właśnie, nie na boty. To są jacyś, jakieś chłopaczki. Ale no to jest PBE właśnie, no. Tutaj nie jest za bardzo... Nie są to za bardzo ogarnięci ludzie. Ale potrzebuję AP. Mage. Legendarny, Medjaya. No nie. Morello, nie. Podstaw, Sonia, Banshee. O, to było fajne, powiedzmy to. A, czekaj, bo to sobie zmienię. Które to są sorce? Tutaj, dziękuję. Dobra, super. The Fish of Misfits, tak? Jammer 94, pozdro. Pozdro dla ciebie. Coś pod kompetitiva? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, no zależy, czego będzie potrzeba. Od supporta. Ale boję się, że może być ciężkawo. No jest ten snar rzeczywiście. No.
Idziesz na łezkę. Proszę bardzo. Czekaj, to jakaś bitwa będzie. Bitwa pod midlane'em. O, uderzyłem w tego. Aj, uderzyłem w tego. Kwiatka i się zatrzymałem. Lipa. Dobra, Yomi, musisz grać ze mną. Zapraszam. Ten item będzie mi dawał tego. Moment speedy na 4 sekundy za każdym razem, jak coś zagram. Fajne to. Ja tylko bo coś tam damage włożył chyba, nie? No trochę dał. Attack speed, true damage. Botrk. On hit knife. Okej. Okay. A właśnie, Kali bez sextecha, Jezu, nie. To musi być dopiero dziwne. Kali bez sextecha, Katarina bez sextecha. Masakra. Dostanę asystę chyba, nie? Troszkę awkward situation. Mam za nim. Ten slow jest kurde fajny, no. Ktoś tu może być już zaraz. Weźmy to, rób to. Kujak Niko? Tak, kujak Niko, a jak Niko też podobne. Fuj jak Sona, Jerka jak Sona. Czemu powiedziałem peekaboo? Ty patrz, ten Archangel nie ma rzeczywiście shielda. A kurde, wale. Ciekawe. Już za 20, no, musimy iść. Teraz po tym. Jak to jest z CDR-ami? No nie ma właśnie tego. Okay. Nie ma CDR-ów, tylko z Ability Haste. Okej, z tym midem, jak sobie bierze, jeśli chce. Na zdrowie, gościu. Tomasz, co ty robisz? Spokój się, chłopie. To będzie mój main. A, surrender, okej. No nie wiem, wydaje się, że na midzie nie ma co za bardzo tego grać. No chyba ta postać jest skazana na supporta, no bo jakby no, musisz z pasywki korzystać. Po prostu. Ale, no nie wiem, no ja jestem taki... Niby spokoj może być, ale... No szału nie robi ta postać. Jakby też nie jest jakoś tak bardzo fun to play czy coś. Tylko taka jest, bo jest. Ani OP, ani jakaś turbo słaba. Taka no w porze. Co wymaga pasywka, że się nie nadaje? No pasywka działa w ten sposób, że jeśli zagrywasz skilla i obok ciebie jest twój teammate, to zbierasz nutki i te nutki zwiększają ci damage na autoatakach. Tak to wygląda, tak to działa u niej. Ten Ezik w ogóle, kurczę, jakoś ten gościu dużo damage'u robi. Fajne buildy, co? No niestety, to jest PB. Dziękuję pięknie za obejrzenie, zapraszam na streamy i film na YouTubie i życzę wam miłego ciąga. Bye bye!